Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie, to jest telewizja w Polsce.pl. Zaczynamy, przedstawimy Państwu najważniejsze informacje i zaczynamy od tej, która dzisiaj i teraz właściwie ma miejsce, to jest przesłuchanie Donalda Tuska, byłego premiera, a obecnie szefa Rady Europejskiej happening wszyscy się spodziewali tego, że, że będzie nieco szumu wokół tego właśnie zeznania Donalda Tuska poprzednio jak wiemy ogromny marsz ogromne przejście całe z, z, z dworca centralnego przed prokuraturę teraz nieco skromniej Donald Tusk się zachowuje chociaż już zdążył parę słów dziennikarzom powiedzieć i za chwilę o tym porozmawiamy przedstawimy państwu wszystkie argumenty za się przeciw także opowiemy, dlaczego Donald Tusk przed prokuraturą staje. Ze mną w studiu Andrzej Rafał Potocki, publicysta sieci. Witam, witam serdecznie. Panią, witam Państwa. No i właśnie, Donald Tusk już powiedział parę słów dziennikarzom. Od tego możemy zacząć. Państwo mogą te słowa także przeczytać na portalu w polityce.pl. Tutaj cytu, cytat z byłego premiera Jarosław Kaczyński marzy o wymiarze sprawiedliwości, który będzie wobec niego dyspozycyjny. Czy on wykorzystuje to, że stawia się dzisiaj przed prokuraturą, do tego, żeby jeszcze agitować politycznie? Bo oczywiście, że tak. Nie jest to w w takiej skali jak było poprzednim razem, bowiem poprzednim razem do tego Donald Tusk zapewnił sobie całą uprawę Przyjazd Pendolino, grupy ludzi na dworcu, no można by powiedzieć tłumek, do tego długi marsz z dworca do prokuratury w świetle fleszy i kamer. Także wszystko to wyglądało bardzo atrakcyjnie, jak to władza obecna dręczy. Byłego premiera, swojego przeciwnika politycznego, taki to miało mieć wydźwięk. No tym razem jakoś skromniej, skromniej wyszło. Tym razem także. Yy. Właśnie, choć sympatycy Donalda Tuska, byłego premiera, już chcieli zorganizować wielki spacer na ulicę Rakowiecką. Na co Donald Tusk na Twitterze odparł, że, że nie tym razem i nie warto zajmować się przeszłością, a spojrzeć w przyszłość. O czym to świadczy i dlaczego takie, takie właśnie zdanie. Co on chciał tym wyrazić, że nie warto zajmować się przeszłością? Możemy tylko podejrzewać. Wydaje mi się, że w tym przypadku Tusk nie chce za bardzo pokazywać się w formie tego, który bezpośrednio wpływa na sprawy polityczne w kraju. Być może Komisja Europejska. Czy powiedzmy sobie, jego znajomi w, zwrócili mu uwagę, że jego ostatnie wystąpienia były zbyt ostentacyjne i zbyt jasno wskazują na jego zaangażowanie polityczne. To chyba jest jedyne tłumaczenie i dlatego postanowił się tym razem zachować trochę bardziej wstrzemięźliwie, żeby nie powiedzieć skromnie, i zrezygnował z tego show, które było poprzednim razem. Ale niemniej jednak te swoje trzy grosze zawsze musiał wtrącić w obecności dziennikarzy podczas krótkiego briefingu pod prokuraturą. No i stwierdzenie, że Jarosław Kaczyński chce podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości, no to przecież wynika z jego własnych doświadczeń, kiedy wymiar sprawiedliwości podczas kiedy Donald Tusk był premierem Rzeczpospolitej no, trudno nazwać wymiarem sprawiedliwym i wymiarem obiektywnym, a wiele spraw, które miało miejsce, wykazywało wyraźnie, że choć prokuratura była wtedy niezależna od Ministerstwa Sprawiedliwości, w każdym razie formalnie, to de facto jednak jej działania oraz wyroki sądów, no, trudno je nazwać sprawiedliwymi i były bardzo na rękę ówczesnej władzy. Także to stwierdzenie krótkie, aczkolwiek dobitne, że Jarosław Kaczyński chce sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości, jest podyktowane po prostu własnym podejściem do wymiaru sprawiedliwości, jak był w premierem i widzeniem problemu wymiaru sprawiedliwości przez samego wypowiadającego te słowa Donalda Tuska, kiedy właśnie prokuratura oraz wymiar, znaczy powiedzmy sobie ogólnie wymiar sprawiedliwości był był bardzo mocno związany z partią rządzącą z opcją rządzącą to podajmy tutaj kolejny cytat Donald Tusko powiedział odpowiedział dzisiaj także na pytania dziennikarzy w ten sposób czegoś oczekuje ode mnie prokuratura zeznawałem po katastrofie Smoleńskiej szczegółowo zeznawałem w mojej opinii nie ma takiej potrzeby ale jestem obywatelem czyli on chce się stawić przed prokuraturą idzie ale mówi, że nie ma takiej potrzeby o czym to świadczy czy on. Unika tej odpowiedzialności, czy wręcz wskazuje na to, że wszystko, co powiedział, to, to już jest wszystko, co ma do powiedzenia? Raczej to drugie, tylko właśnie to jest powiązane z jego stwierdzeniem i z tym, o czym dyskutowaliśmy przed chwilą. Mianowicie, ówczesna prokuratura zadawała mu pytania te, a nie inne. My dokładnie nie wiemy, jakie to były pytania. I możemy tylko domyślać się. Natomiast podobnej sytuacji jest obecnie Donald Tusk, który nie wie, jakie pytania będą mu zanane, no bo skąd ma niby to wiedzieć? Przecież prokuratura nie ujawnia przed Donaldem Tuskiem swoich akt obecnie, tak jak to było w przypadku afery Ambergold i pani sędzi Kinianko, która tydzień przed przesłuchaniem pokazywała akta. Marcinowi P. Tutaj jest jedna wielka niewiadoma i stwierdzenia pana Tuska nie mają żadnych podstaw, ponieważ pan Tusk nie wie, jakie pytania będą mu zadane i porównywanie tego do sytuacji sprzed kilku lat jest po prostu na wyrost i niepodyktowane żadnymi dowodami. Wiadomo, co będzie przed przedmiotem tego przesłuchania. Wiadomo, że chodzi o te wszystkie procedury. To wszystko, co działo się po katastrofie smoleńskiej, a raczej co się nie stało i jakich procedur właśnie nie wykorzystano i jakich obowiązków nie dopełniono. I tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk, choć ja swoje zdanie mam, to zapytam o pańskie, czy rzeczywiście Donald Tusk jest odpowiedzialny za to, co działo się po katastrofie smoleńskiej, czy, czy też zawinili urzędnicy poniżej, i na ile możemy jakby szukać odpowiedzialności u zwierzchnika tych, którzy być może obowiązków nie dopełnili? Tu nawet nie chodzi o Donalda Tuska, tu chodzi po prostu o urząd premiera. Pytanie brzmi tak: czy premier, obojętny, czy byłby to Donald Tusk, czy ktoś inny, z racji swojego urzędu sprawuje nadzór. Nad ministerstwami, nad instytucjami, które zajmują się przygotowaniem takiej wizyty organizacją. Być może on sam osobiście bezpośrednio nie brał w tym udziału ani nie organizował tej wizyty, co jest logiczne, ale jako premier miał obowiązek nadzorowywać te przygotowania. W związku z tym jeszcze raz. Donald Tusk nie powinien brać tego osobiście. Po prostu on jest za to odpowiedzialny jako premier, czyli jako urząd państwowy. On stoi na czele tych struktur i siłą rzeczy jest za to odpowiedzialny. A czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie wykorzystuje tego do takiej politycznej nagonki na Donalda Tuska? No, to na pewno łączy przyjemny z pożytecznym. Yy, seria przesłuchań, yy, podyktowana zarówno koniecznością, bowiem w, w poprzednim czasie, czyli za czasów poprzednich rządów, nie wychodziły tak drastyczne i skandaliczne kwestie, jak kwestia pochówków ofiar katastrofy. Słynne, w cudzysłowie oczywiście słynne, kilka szczątków różnych ciał w jednej trumnie. Nawet co osiem. po prostu mm. nawet osiem, co po prostu za, za, zakrawa już o, 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 o jakiś w ogóle wymiar kulturowy, sprowadzający ludzi, którzy nadzorowali to do poziomu pogan barbarzyńców ze Wschodu, wpisali się jak gdyby w tą narrację rosyjską, zakazując otwierania trumien, nie przeprowadzając testów DNA. Także tutaj. Tutaj jest to absolutnie uprawnione, jak jeszcze raz wrócę, to, to przesłuchanie. Mm -hmm. Przypomnijmy jeszcze słowa bo przed panem w tym studiu Małgorzata Wypych i jej słowa w sprawie katastrofy Smoleńskiej nie działo się nic bez wiedzy Donalda Tuska tak mocno, zaznaczyła wdowa po świętej pamięci Pawle Wypychu i tu kolejne cytaty jako rodziny bardzo szybko dostaliśmy informację, że trumny nie będą otwierane, że wszystko będzie, odpowiednio przeprowadzane ta informacja nadeszła od pani Ewy Kopacz podczas spotkania w jednym z hoteli w Moskwie jak wpłynęło to na całą tragiczną historię mamy przykład tego teraz nie przeprowadzenie ekshumacji pozbawiło nas odpowiedzi na wiele pytań jak pan ocenia takie słowa mamy tu do czynienia z dwoma jak gdyby etapami odpowiedzialności człowieka który w tamtym czasie pełnił urząd premiera mianowicie przed katastrofą i po katastrofie przed katastrofą. Jest to kwestia nadzoru nad instytucjami, które przygotowywały ten wyjazd. Tam było też bardzo wiele zaniedbań, o czym wszyscy wiedzą. I to jest jeden aspekt sprawy. No a druga część to zachowanie premiera. O co śmiem wątpić? Ówczesna prokuratura raczej nie przepytywała wnikliwie. Donalda Tuska, to jest właśnie jego, jego decyzja i jego postawa po katastrofie. Też osobiście trudno mi sobie wyobrazić, żeby takie decyzje jak niepozwolenie rodzinom ofiar na otwarcie trumien, kompletne zaniedbanie testów DNA ale to była konsekwencją tego, żeby jak najszybciej się w cudzysłowie pozbyć tego problemu, pochować ofiary i przejść natychmiast do porządku dziennego, czyli do kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. I tutaj jest cały zestaw pytań do Donalda Tuska, które zapewne postawi mu dziś prokuratura, dlaczego postępował tak, a nie inaczej. Czy to było, bo powiedział Pan użył takiego sformułowania, jak pozbycie się problemu? Kto chciał się pozbyć tego problemu? Komu zależało na tym, żeby tak szybko to wszystko się wtedy wydarzyło, żeby nie przeprowadzono szczegółowych badań już na tym pierwszym etapie? No tam się jak gdyby nastąpiła korelacja dwóch zjawisk, mianowicie pierwsze, to była katastrofa i jej konsekwencje, a drugie była wytworzona przez tę katastrofę sytuacja yy, przyspieszonych wyborów prezydenckich, yy, gdzie yy, Platforma Obywatelska wystawiła popierała swojego kandydata, Bronisława Komorowskiego. I z tych dwóch, yy, tych dwóch zjawisk mianowicie i kampanii prezydenckiej oraz yy, konsekwencji i Odpowiedniego podejmowania decyzji po katastrofie wskazał partii rządzącej taką, a nie inną drogę, którą właśnie, za którą właśnie odpowiada Donald Tusk, ponieważ wtedy był również szefem tej partii. Jednym słowem, nie było na rękę Platformy Obywatelskiej absolutnie to, żeby kontynuować i przeciągać zbytnio sprawę katastrofy smoleńskiej. Co za tym idzie, wiadomo. Testy DNA trwają, cały czas jest dyskusja, wzrasta napięcie. Jednym słowem, wychodzą, czy mogłyby wyjść, karygodne zaniedbania związane z organizacją tej wizyty, łącznie z bardzo wrażliwym punktem, o którym często wspomina Jarosław Kaczyński rozbicia tych dwóch wizyt gdzie, może nie umyślnie, ale na pewno pośrednią konsekwencją była właśnie ta katastrofa. No bo gdy, bając, gdyby yy, prezydent leciał razem yy, z premierem, najprawdopodobniej do tego by nie doszło, ponieważ yy, samolot, którym leciał premier miał zapewnione stuprocentowe środki bezpieczeństwa i Rosjanie wtedy stanęli na wysokości zadania. W związku z tym te inne niewygodne pytania y, pojawiałyby się coraz częściej w momencie, gdyby przedłużano y, sprawę y, po pochówku y, i y, no siłą rzeczy im dłużej, tym gorzej, bo więc tych pytań by było więcej. I tych, znaków, I tych znaków zapytania dziennikarze, politycy partii przeciwnej też by coraz więcej stawiali. W związku z tym, optymalną, tak uznał to premier Tusk, optymalną sytuacją było jak najszybsze, jak najszybsze przerwanie tego procesu i pochowanie zwłok w zamkniętych trumnach tuż po wylądowaniu na lotnisku Okęcie. Tu stawiamy kropkę. Andrzej Rafał Potocki, publicysta sieci. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy, dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie. Za chwilę wracamy w kolejnej rozmowie do Państwa. Edyta Hołdyńska, witam Państwa. Ponownie to jest telewizja w Polsce.pl i rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach. Komentujemy na bieżąco na gorąco dla Państwa. Tematem, który pojawił się już kilka tygodni temu, ale powraca, bo bardzo gorąco jest komentowany przez polityków i coraz to nowe są pomysły na to, aby odzyskać od Niemców pieniądze za straty poniesione w II wojnie światowej. To także na portalu w Polityce.pl szeroko komentowane. Państwo, mogą Państwo zaglądać, czytać te wywiady. A my w studiu też skupimy się na tym, zastanowimy się nad tymi argumentami, które padają, bo jest ich bardzo wiele. Politycy wymieniają przeróżne straty, ale także mówią o tym, że Niemcy właściwie umywają ręce, mówią, że jesteśmy już rozliczeni. Padają takie słowa także w niemieckiej prasie. Ze mną w studiu ponownie i niezmiennie. Andrzej Rafał Potacki, publicysta sieci. Czy powinniśmy, to jest takie pierwsze pytanie otwierające naszą dyskusję, czy powinniśmy domagać się tych pieniędzy po latach? Oczywiście, że tak, co do tego nie mam złudzeń. I tu można sięgnąć do historii i zobaczyć, jak inne państwa załatwiały sprawę reparacji wojennych. Reparacje wojenne związane są zawsze z każdą wojną. Daleko sięgając do czasów napoleońskich, pierwszą rzeczą podstawową przy zawieraniu traktatów było kto ile komu zapłaci za straty poniesione podczas wojny. Na ogół zwycięzca dyktował warunki i y, potem rozliczali się finansowo. To było tak y, powiedzmy sobie za Napoleona i dużo, dużo wcześniej, właśnie praktycznie przy każdej z Ale wróćmy do Polski, bo to jest temat bliższy naszemu sercu. I naszej w tym przypadku kieszeni, kieszeni. No właśnie. Otóż pragnę przypomnieć, że Polska poniosła potężne straty już podczas I wojny światowej. Przez Polskę przetoczył się front niemiecko-rosyjski, który się w Polsce ustabilizował przez dwa lata w okolicach Warszawy, a jak wiadomo. Stabilizacja frontu w jednym miejscu powoduje to, że cała okolica w promieniu 50 km jest po prostu doszczętnie spustoszona. Jednym słowem wykazały to badania i obliczenia, Polska w pierwszej wojnie poniosła w wyniku działań zbrojnych większe zniszczenia niż w czasie II wojny światowej. Oczywiście nie mówię o takiej sytuacji, którą miała Warszawa, gdzie tutaj całe miasto zostało zrujnowane. I teraz po pierwszej wojnie światowej nie mieliśmy żadnych szans na odzyskanie reparacji na odzyskanie reparacji na reparacje wojenne ze strony Niemców ponieważ tłumaczenie było proste że w tamtym czasie Polska była pod zaborami czyli to był terytorium Rosji i terytorium, i terytorium Niemiec w tym czasie Francja, okupowała po I wojnie światowej okupowała zagłębie rury i zagłębie Sary, i po prostu ściągali z Niemiec tak potężne pieniądze, że. Jednym z argumentów narodowych socjalistów, którzy pchali się do władzy, było to, że kryzys jest spowodowany właśnie wysokością tych reparacji wojennych. Oczywiście Niemcy zapominali w tej sytuacji, że Francuzi, że oni się sprytnie w odpowiednim momencie poddali i nie wpuścili wojsk francuskich na swoje terytorium, w związku z tym nie dopuścili do demolowania kraju. Stąd w traktacie wersalskim reparacje wojenne niemieckie w stosunku do francuskich były bardzo wysokie. Czego jako ciekawostka? Dowodem jest to, że dopiero kilka lat temu spłacili ostatnie transze Francuzom i Belgom tychże reparacji z I wojny światowej. W związku z tym ten problem trwał prawie 100 lat i nie było w tym nic nadzwyczajnego ani nic dziwnego. Mało tego, same Niemcy, które teraz próbują twierdzić, że są z Polakami rozliczeni, czyli odsuwają od siebie ten problem. Mają dosyć krótką pamięć, bowiem była taka sytuacja w Niemczech, kiedy, jak wiadomo, podczas II wojny światowej Amerykanie dokonywali zmasowanych nalotów na zakłady przemysłowe niemieckie i Niemcy mieli u siebie zakłady Forda, które to zakłady Forda tłukły dziesiątki tysięcy samochodów używanych na froncie wschodnim i zachodnim. Samochody głównie ciężarowe, potrzebne wojsku wręcz w tamtych czasach i dzisiaj jest to niezbędne. I Ford yy, yy, to była firma amerykańska, yy, ale w przypadku Niemiec yy, większość kapitału stanowili Niemcy, ale też były udziały amerykańskie. I teraz, po II wojnie światowej, Niemcy wraz z amerykańskimi udziałowcami wystąpili do rządu USA o zwrot pieniędzy za fabrykę która produkowała na potrzeby frontu samochody, ale ona miała wkład kapitału amerykańskiego. Rząd amerykański, jako rząd wolnego kraju i kapitalistycznego, zwrócił odszkodowanie za zniszczone fabryki Forda przez amerykańskie lotnictwo. No właśnie, to zastanówmy się teraz, jak my powinniśmy działać. Oni wykorzystali to, że Amerykanie zwracają pieniądze. No wydusili to, to czego. No ostatni grosz tak naprawdę, no bo ciężko byłoby się doszukiwać właśnie strat, które ponios, poniosły Niemcy, prawda? No to w ogóle, żeby wpaść na ten pomysł, to to jest Nie wydaje się. To, to poseł Janulewski wczoraj po prostu. No, że tak powiem, dosyć daleko odjechał od rzeczywistości, sugerując właśnie taką sytuację, że Niemcy też były bardzo zniszczone, a nawet najbardziej zniszczone, zapominając ale o tym, kto tą, tą wojnę, życzenie, no ale no na własną prośbę. Dokładnie i teraz pytanie które się pojawia za jakie straty powinniśmy my ubiegać się o odszkodowanie bo to że one były i że niewątpliwie one były ogromne to wszyscy wiemy natomiast jak to wszystko oszacować choć wiadomo że szacunki już były po wojnie pojawiały się przez lata jak to wszystko oszacować i przedstawić im w ten sposób żeby, żeby po prostu nam zapłacili co do szacunków, to chyba nie ma tutaj większego problemu, bowiem jest to kwestia techniczna. Po raz pierwszy podjął się tego prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, świętej pamięci Lech Kaczyński, który wycenił bodajże, jak pamiętam, zniszczenia Warszawy na 85 miliardów dolarów. Warszawa jest takim dosyć karygodnym przykładem, wymagającym, pokazującym, że te reparacje naprawdę się Polakom należą za zniszczenie Warszawy bowiem pomijam już takie kwestie jak bombardowanie Warszawy w 39 roku które spowodowało mniej więcej około 20% zniszczeń powstanie warszawskie same działania mogły spowodować 15 20 dodatkowych procent ale to jeszcze nie jeszcze można było przeżyć natomiast Zagłada miasta w sensie urbanistyczno-architektonicznym nastąpiła już po powstaniu, kiedy Niemcy dom po domu konsekwentnie wysadzali w powietrze z czystej zemsty za to, że było powstanie warszawskie. Że Polacy postawili się Hitlerowi, co było z ich powodu z punktu widzenia strategicznego niekorzystne i był to rodzaj jakiejś zemsty, właśnie słynne komando czyli komando od wysadzania. Konsekwentnie dom po domu przez kilka miesięcy rujnowało stolicę, i to, że tak powiem, przeszło bezkarnie, i Niemcy nie ponieśli z tego powodu żadnych konsekwencji finansowych. W związku Właśnie, z tym, by... oszacowanie chyba nie będzie problemem, i to jest kwestia techniczna, to jest po prostu kwestia wycen. Mnie się wydaje, że tutaj dobrze by było wspomnieć o, o tym problemie prawnym, o którym Niemcy mówią, gdzie są tutaj bariery. 嗯。 Co do zwrotu tych pieniędzy? No Polakom. Właśnie, bo przypomnijmy, zaznaczmy, że nie tylko zniszczenia takie no widoczne i bezsprzeczne, bo zniszczenie miasta jest takim takim właśnie rodzajem zniszczenia, ale przecież straciliśmy też, mamy ogromne straty w ludziach. To po pierwsze w wyniku II wojny światowej. Mamy też straty odnośnie dzieł sztuki, które zostały nam zgrabione właśnie w wyniku też II wojny światowej i działań Niemców, ale także Sowietów wtedy. Wtedy. Kolejna strata, no to ziemię i tutaj też pojawiają się różne argumenty. Pojawia się argument taki, że za te, za te straty, które ponieśliśmy, dostaliśmy już ziemię zachodnie od Niemców, co nie jest prawdą, bo wiemy, że straciliśmy też te wschodnie, ale oni używają takich argumentów. No to jest żaden argument, o czym oni sami doskonale wiedzą, albowiem rekompensata no była jakaś forma rekompensaty za utratę ziem za utratę kresów wschodnich ale pytanie należy postawić inaczej czy Polska miała jakikolwiek wpływ na to że zabrali nam ziemię wschodnie, a dano nam ziemię zachodnie. Otóż Polska nie miała to żadnego wpływu, bowiem bo decyzja ta zapadła nami. decyzją zwycięskich mocarstw i nowego podziału Europy powojennego, na który nie mieliśmy w ogóle żadnego wpływu. To jest pierwszy aspekt tej sprawy. A drugi aspekt sprawy jest taki: w końcu te wojny wygraliśmy w związku z tym, z jakiej racji zabrali nam Rosjanie kresy wschodnie. Powinni nam powinniśmy być dalej, Polska powinna być dalej w granicach przedwojennych i ewentualnie mogło być rozważane wchłonięcie do Polski Prus Wschodnich Gdańska. Co do Ziem Zachodnich można by było tutaj dyskutować, ale tu już tak powiem należy do, decyzja należała do mocarstw. Natomiast Prusy Wschodnie to było ewidentne, ponieważ one były punktem zapalnym i źródłem konfliktów zawsze w tej części Europy. Był to po prostu geostrategicznie sztuczny twór. I teraz zabrali nam Wschód, dali nam zachód. To, że tak powiem, trudno nazwać to symetrią, albowiem jak powiem, według zasad sprawiedliwości. Polska, która poniosła, i tu trzeba zawsze zaznaczać, o czym zapomniał wczoraj senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski, że to nie Niemcy ponieśli największe straty w ludziach. Owszem, bezwzględnych, tak, ale kto tak liczy? Liczy się w sposób proporcjonalny. A jeżeli weźmiemy te kilka milionów obywatelskich, obywateli polskich, którzy stracili życie podczas II wojny światowej, to z tego co wiem, zdaje się, placujemy się na pierwszym miejscu. No właśnie i oszacować te straty, wydaje się, takie straty niematerialne, bardzo trudno, ale tutaj też warto zaznaczyć, że pod względem gospodarczym straciliśmy na zabraniu nam tych ziem wschodnich, bo to były ziemie rolne, bardzo żyzne gleby. Natomiast tutaj Niemcy tłumaczą, że te ziemie zachodnie to był rozwinięty bardziej przemysł. No tu akurat Niemcy mają rację, ale dalej to nie wyklucza to nie wyklucza tego, że nie jest to żadna symetria i odwoływanie się do tego argumentu jest po prostu absurdalne i kłamliwe, albowiem dlaczego straciliśmy Ziemię Wschodnie. Mm -hmm. Skoro walczyliśmy po stronie aliantów, skoro Polska poniosła największe ofiary w, w proporcjonalnie stosunku do ilości ludności, kraj choćby może mniej zrujnowany niż w I wojnie światowej, ale mimo wszystko był zrujnowany, I tutaj stawianie tak sprawy jest po prostu czystą manipulacją. Podobnie zresztą jak manipulacją ze strony Niemiec jest twierdzenie, że Polska się tych reparacji zrzekła. Po pierwsze, nie Polska, tylko Polska rzeczpospolita ludowa, czyli państwo, które nie prowadziło samodzielnej polityki zagranicznej, a sterowała, a politykę tę, politykę tę sterowała władza w Moskwie. To jest jeden aspekt całej sprawy. Po drugie, deklaracja to była umieszczona w trzech egzemplarzach propagandowego wschodnio-niemieckiego pisma. No jest Deutschland, że rząd polski się rzeka reparacji. Po trzecie. Tylko w stosunku do Niemiec Wschodnich, które były podobną kolonią, czy powiedzmy sobie państwem zależnym jak Polska od Związku Radzieckiego. Natomiast deklaracja ta, według tego, co pisała wschodnio niemiecka prasa propagandowa, nie obejmowała zachodnich Niemiec. I teraz nasz tygodnik tutaj w sieci swego czasu, całkiem niedawno zresztą, prowadził kwerendę źródeł, gdzie są praktycznie te dokumenty, które świadczą o tym, że Polska takiego zobowiązania się podjęła i nie chcemy tych reparacji? Otóż okazuje się, że zarówno w Berlinie, jak i w, w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i przede wszystkim w ONZ-cie, w, w, ONZ w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie tego typu postanowienia są sygnowane i, i pozostają tam ślady w postaci dokumentów, nie znaleziono żadnego kwitu żadnego papieru, żadnego dokumentu, który by potwierdzał tezę rzeczniczki prasowej rządu niemieckiego. I tym stwierdzeniem kończymy tę część rozmowy. Andrzej Rafał Potocki, publicysta sieci, bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu. Wracamy za chwilę. Edyta Hołdyńska, witam Państwa ponownie studio w Polsce.pl. Kończymy wątek reparacji wojennych, a potem skupimy się także na tej gorącej informacji, która także dla Państwa przedstawiana bardzo mocno na portalu w polityce.pl, czyli rewelacje związane z Fundacją Otwarty Dialog. Tam dość poważne wynikają już konsekwencje brania pod lupę tejże fundacji przez naszych dziennikarzy. Przypomnijmy, że Pozwolenie na broń posiadała ta fundacja, wydane w 2014 roku. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego i po co miało tej fundacji służyć, zwłaszcza w świetle tych nawoływań do organizowania w Polsce Majdanu, które na swoim Facebooku publikował szef fundacji. Ale wracamy jeszcze do tematu reparacji wojennych, bo nie wybrzmiało takie jedno bardzo ważne pytanie, które trzeba postawić i zadam je, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu który niezmiennie w studio, 28 lat to trzeba zaznaczyć bo już nie 25 jak wszyscy powtarzają ale więcej od 89 roku, kiedy to wyzwoliliśmy się tak naprawdę spod władz Moskwy jak pan zaznaczał podając powód tego, że nie otrzymywaliśmy tych reparacji wojennych natomiast minęło już prawie 30 lat dlaczego dopiero teraz ten temat powraca. Ja bym jeszcze nawiązał po raz kolejny do wczorajszej rozmowy w TVP Info, a właściwie wypowiedzi senatora Rulewskiego. To wiele mówi. Jego postawa w tej rozmowie i argumenty, których on używał, dają pośrednio odpowiedź na pani pytanie. I z tonu jego wypowiedzi oraz sposobu argumentacji wynika, że po prostu taka była polityka. Władz po okrągłym stole. To znaczy, ludzie, którzy wtedy przejęli władzę po okrągłym stole, doszli do pewnego modelu polityki zagranicznej, który był kontynuowany przez cały okres trzeciej RP, obojętnie czy była to opcja, czy rządziła opcja eseldowska, czy rządziła. Opcja Unii Wolności, czy później opcja Platformy Obywatelskiej. Krótkie rządy AWS-u w zasadzie nie miały czasu na zmianę tej polityki, ale zresztą tam też nie było zbytnio woli, ponieważ część rządów AWS-u były to rządy w koalicji, znaczy rząd aws był rządem w koalicji z Unią Wolności. I polityka była jasna. My idziemy ramię w ramię z Niemcami, no to już słynne. Idziemy w głównym nurcie i to chodzenie w Głównym Nurcie yy, razem z najsilniejszymi Europy, a w tym przypadku yy, naszym zachodnim sąsiadem no byłoby to po prostu yy, duże fopa i mogłoby zaszkodzić to tej polityce, gdyby nagle któryś z rządów przez te 28 lat wpadł na pomysł. Yy, żądania reparacji wojennych za drugą wojnę światową. Jednym słowem, przy prowadzeniu polityki zależnej, mocno zależnej od zarówno Brukseli, ale i także Berlina, który, jak wiadomo, jest najsilniejszy w Unii Europejskiej w sensie ekonomicznym, gospodarczym, a także ma największe wpływy. No byłoby to zaprzeczenie tej linii politycznej, którą Którą jak gdyby ustalono już po okrągłym stole i która miała być yy, która miała trwać w zasadzie no już przez najbliższe, najbliższe lata. I dopiero przyjście do władzy yy, Prawa i Sprawiedliwości yy, zmieniło ten system. Prawo i sprawiedliwość zmienia geostrategię, prawda? Tutaj również jest kwestia. Sojuszu Trójmorza, budowy rurociągów, i teraz konsekwentnie Niemcy, które widzą, że nie ma jak na razie powrotu do tej polityki, która była przedtem, a który takim symbolicznym reprezentantem na dzień dzisiejszy jest Donald Tusk, no mogą się czuć w pewnym sensie zagrożeni, bo rzeczywiście argumenty. Co do tych reparacji wojennych, rzeczywiście są. Poza tym, zauważmy, w czasie tych 28 lat nie prowadzono zbytniej polityki historycznej, która by pokazywała światu, że to nie są żadne polskie obozy koncentracyjne. Sprowadzano przecież w tamtych czasach, mówię myślę o poprzednim rządzie, skandaliczne seriale do Polski w stylu nasi mat, nazi matki, nasi ojcowie, czyli nasze matki, nasi ojcowie, takie fake I to też był taki pewien symboliczny obraz tej polityki. Natomiast dopiero zaczęto, ja tak powiem, wzięto się na ostro za upodmiotowanie, upodmiotowanie polskiej polityki zagranicznej, także w tym kontekście historycznym, dopiero za obecnych rządów. i. To była przyczyna, dlaczego przez 28 lat nikt nie wpadł na pomysł, ani nikt nawet nie myślał o tym, żeby chociaż no markę, teraz... później euro od rządu niemieckiego słusznych należności nam za straty II wojny światowej wziąć. Ale teraz to się zmienia i bardzo dobrze na tym zakończymy ten wątek, bo musimy przypomnieć jeszcze o Fundacji Otwarty dialog. To znaczy nie musimy, ale warto by było, bo to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, a podnoszona także w innych mediach już. Jak ocenia pan sam fakt, że fundacja, już abstrahując na razie od tego, że jest to fundacja, która potem nawoływała do obalenia rządu w 16 krokach, ale samo to, że fundacja, organizacja pozarządowa dostaje pozwolenie na broń. To jest taka niecodzienna sytuacja. Może najpierw uściślimy, że nie jest to pozwolenie stricte pozwolenie na broń, bo zawsze pozwolenie na broń kojarzy się obywatelowi z tym że można tą broń sprzedawać na całym świecie w Polsce natomiast w tutaj tutaj, tak tutaj, tutaj tutaj to była koncesja dotycząca środków obronnych to znaczy kamizelki kuloodporne natomiast fundacja ta nie miała zezwolenia na sprzedaż broni palnej ale wbrew pozorom to posiadanie miała a tego nie wiem, ale wiem, że koncesja obejmowała co do handlowania i, i obrotu to środkami obronnymi, ale nie tu leży sedno sprawy, bo koncesja ta jest pochodną. Ona nie jest istotna tak de facto. Tam z tym wszystkim istotniejsze jest co innego. Ta fundacja może, mówię, na razie są zbierane informacje i na razie nie mamy pełnego dossier działania tej fundacji, tylko tylko co dzień dowiadujemy się czegoś nowego i co dzień są to wiadomości coraz ciekawsze. Ta fundacja pokazuje pewien mechanizm wpływania, inaczej, nie chcę od razu przesądzać faktu, ale ta fundacja ma szansę albo może pokazać nam współczesne mechanizmy wpływania obcych państw na politykę suwerennego państwa jakim stara się być Polska. Gdzie są tam to te punkty? Czy to działania rosyjskich służb? No, w tle oczywiście tak. Ale to żeby jak gdyby pokazać państwu ten mechanizm, należy przypomnieć parę faktów, które zostały niedawno odkryte i które mogą nas właśnie do tych wniosków zaprowadzić. I, 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 i pokazać, o co tam dokładnie chodziło. Mianowicie jak zwykle należy śledzić przebieg pieniędzy w takich sytuacjach, bo to jest zawsze klucz do działalności i do celów, prawdziwych celów, mm -hmm. do których ta fundacja została, dana fundacja została powoływana. Otóż powołuję tu się na informację mojego kolegi redakcyjnego redaktora Gadowskiego. Dziennikarza śledczego, który właśnie wczoraj podzielił się z opinią publiczną informacją, że badając sprawę z, z opozycjonistami kazachskimi, okazuje się, że za tą fundacją stoi bardzo bogaty człowiek w Kazachstanie dysponujący sumą około 6 miliardów dolarów, który ukradł tę sumę rządowi, zdefraudował po prostu ją i uciekł z Kazachstanu. I jak gdyby on się chciał zalegalizować na terenie Europy Zachodniej, a żeby się zalegalizować na terenie Europy Zachodniej, no należy najlepiej by było prawda pokazać, że ma się szlachetne intencje, dobre cele i powołuje się fundację i działa się właśnie w sposób, jak to mówią w Brukseli, zgodnie z wartościami europejskimi. Czyli tutaj w ten sposób działała Fundacja Otwarty Dialog. I teraz, żeby jak gdyby się uwiarygodnić przed Zachodem, ale także nie zapominajmy, że człowiek ten już w zasadzie nie ma wstępu z powrotem do własnego kraju, do Kazachstanu, gdzie prawdopodobnie jest ścigany za defraudację tak dużej sumy. Tu również są wpływy rosyjskie i tu możemy teraz zastanowić się, czy ten człowiek nie, nie był rozgrywany przez y, służby rosyjskie. No i teraz to jest z jednej strony taka hipoteza i teraz badamy, jak te pieniądze tam chodziły. Otóż te pieniądze, jak już to zostało pokazane, czemu zresztą ta fundacja nie zaprzecza, albowiem y, to jest wszystko. Ujęte w dokumentach leżących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Finansowania ta fundacja była stosunkowo dużych środków, jak na tak młodych ludzi, jakim jest szef tej fundacji oraz jego pochodząca z Ukrainy małżonka bądź też jej brat. A do tego wszystkiego jeszcze są tam bardzo silne związki pomiędzy tym bratem a rosyjską firmą zbrojeniową. I tu zachodzi pytanie. Skąd się nagle w tym wszystkim bierze przedstawiciel rosyjskiej firmy zbrojeniowej, który jakby nie było, zdaje się, jak pamiętam, coś koło tam półtora miliona, czy nawet więcej pieniędzy dał na tą fundację. W związku z tym stosunkowo duża kwota jak na taką fundację. Czy szef tej fundacji, pan Kramek, był rozgrywanym czy rozgrywającym? Tego nie wiemy, tego nie wiemy. To od tego mamy służby, żeby nam to pokazały w najbliższym czasie. Czy znaczy one spełniły swoje zadanie? To ja tutaj chciałbym mówić właśnie o tym mechanizmie, zanim bo on się skończą. Ale mamy niewiele czasu. Tak, tak, zanim no ja to będę wszystko, się w takim razie, ujrzało światło dzienne, czy służby dopełniły spuentować. zadania? Jak do tej pory, no nie wiem co robiły dokładnie służby, bo jest to tajne, ale jak, jak, jak widać, nie bardzo. Jak widać, nie bardzo, bowiem ta fundacja no nagle zmieniła swoje cele. I być może do tego ona została y, powołana. I teraz tutaj następuje pewien paradoks, że y, no pieniądze są rosyjskie, pochodzące z jakiegoś koncernu zbrojeniowego, a ta fundacja wykonuje dobrą robotę na Ukrainie, y, popiera Majdan. Właśnie tam były potrzebne te kamizelki. W tych kamizelkach kulodpornych również y, dziennikarze nasi występowali. No bo przecież jeżeli chce mieć jakąś, Jeżeli chce się mieć z punktu widzenia FSB, z punktu widzenia obcego wywiadu, jeżeli chce się mieć jakiś ośrodek wpływu w danym kraju, to przecież należy go zalegalizować, a nie robić z niego od razu wroga i od razu wystawiać go na szczał. W związku z tym te legendowanie, tak zwane, jak mówią służby, jakiś czas trwa. I tutaj można sobie było pozwolić na pewną ekstrawagancję w postaci dania pieniędzy, kupienia kamizelek kuloodpornych stworzenia pozoru, że fundacja ta często tacy ludzie działający w. Fundacji są nieświadomi prawdziwych celów, bowiem oni robią to z dobrego serca. A w pewnym momencie, kiedy dla nadego kraju jest to korzystne i, i, i podejmują taką decyzję, fundacja ta nagle zmienia sposób działania. Akurat w przypadku Polski się to pokrywa, bowiem najprawdopodobniej ludzie ci mają poglądy zbliżone do poglądów polskiej opozycji. W związku z tym też mi się może wydawać, że robią to z dobrego serca słusznie. A natomiast de facto nagle ta fundacja przekracza wszystkie granice i w 16 punktach proponuje rozbicie polskiego kraju w stylu w pod postacią wyłączenia prądu, wyłączenia rządu i podaje konkretny, zawarty w punktach program, sparaliżowania państwa, czyli popełnia zbrodnię, jak nie przez zbrodnia, zbrodnia jest mianowicie, no jest to zagrożenie bezpieczeństwa narodowego w jakimś sensie połączone z próbą zamachu stanu i. Czy ta fundacja, nazwa tej fundacji otwarty dialog i to, co się działo właśnie w ostatnich dniach, ale także to, że pomagała na Majdanie, czy to ma jakieś znaczenie i nie gryzie się ze sobą? No bo ta fundacja chyba jednak, prawda, w obu przypadkach zależało jej na takim zbrojnym rozwiązaniu konfliktu? No może zbrojnym to jest dużo powiedziane, ale siłowym. Bo niekoniecznie trzeba użyć, używać broni palnej w dzisiejszych czasach, żeby zdestabilizować kraj. Wystarczy podjąć odpowiednie działania. No, zapisane właśnie w projekcie przez szefa tej fundacji, co jest w konsekwencji i w skutkach bardzo podobne. W związku z tym tutaj, jak już wspomniałem, ta oczywiście. Cały czas mówię, to są na razie jeszcze przypuszczenia i, i takie badanie tego, co mamy tych dokumentów, znaczy tych dowodów, tych poszlak, które mamy i z, z nich z, staramy się złożyć pewną e, pe, e, tak, pewną całość. Że jest to, może to być tak, że jest to fundacja odpowiednio zalegendowana przez e, e, obcy wywiad, w tym przypadku rosyjski, również oni mieli bardzo mocne kontakty z Soroszem. Co za tym idzie. Destabilizacja w Polsce, nie ukrywajmy, byłaby na rękę Berlinowi. Aczkolwiek Berlin nigdy tego wprost nie powie, jeżeli to tylko poprzez swoich dziennikarzy, ale też w bardzo zawoalowanej formie. Ale zawsze w takich sytuacjach należy zadać sobie rzymskie pytanie. Bono, kto na tym korzysta? I, I zostawmy to pytanie otwarte. Nie, zostawmy to pytanie służbom. O, także. Andrzej Rafał Potocki, publicysta sieci, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również Państwu za uwagę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu w Polsce. Ale to nie koniec. Zapraszamy jeszcze Państwa do obejrzenia rozmowy Marka Pyzy z Małgorzatą Wypych, posłanką Prawa i Sprawiedliwości, wdową po świętej pamięci Pawle Wypychu. Ja już dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.